Witajcie na kanale Polska Wiklina. Dziś zabierzemy Was na wyjątkową podróż po świecie grzybobrania. Czy zastanawialiście się kiedyś, jaki kosz wiklinowy będzie najlepszy właśnie do zbierania grzybów? Dziś zaprezentujemy Wam trzy unikalne modele, które idealnie sprawdzą się podczas wyprawy na poszukiwanie leśnych skarbów. Także co, zaczynamy? Spójrzmy zatem na pierwszy model. Mam tutaj tradycyjny kosz wiklinowy ażur. Kosz posiada rączkę wzdłuż, co ułatwia przenoszenie i zachowanie równowagi podczas zbierania grzybów. Jest to idealny wybór dla tych, którzy nie planują większych zbiorów, no i lubią tradycje. Także idealny, kompaktowy, wygodny kosz. To jest pierwszy model, jaki tutaj prezentujemy. Drugi model, mamy tu model kosz perłowy, kosz wiklinowy perłowy. Jest on znacznie mniejszy dla osób, które właśnie wybierają się na mniejsze wyprawy, nie planują zbierać dużej ilości grzybów. Jest on bardzo zgrabny, kompaktowy, jest w kształcie prostokąta, więc taki inny zupełnie kształt. Posiada rączkę wszerz, jest rączka bardzo delikatna, także to jest kosz, wybór idealny dla osób, które właśnie wybierają się na mniejsze wyprawy. I uwaga, na koniec wisienka na torcie, czyli kosz dla prawdziwych grzybiarzy, dla zapalonych grzybiarzy. To jest naprawdę już duży kosz. Mam tutaj kosz wiklinowy bagażowy. Spójrzcie tylko, jaki on jest potężny. Rączka też jest niczego sobie, równie dobrze wykonana, mocna, także tutaj spokojnie pomieścicie dużo więcej grzybów. Także jeśli ktoś jest zapalonym grzybiarzem i planuje dłuższe wyprawy i oczywiście planuje zebrać większą ilość grzybów, to ten kosz będzie doskonały. Jeszcze pokażę Wam w środku. Zobaczcie, jak on wygląda. Jest dość pojemny. No i ta rączka tutaj wszerz, również ułatwia przenoszenie przy takim koszu. Zobaczcie, można go złapać tak i można ruszać po prostu w las. I tak właśnie prezentują się te trzy modele. Jeszcze je tutaj Wam wszystkie pokażę, abyście zobaczyli i mogli porównać te rozmiary, jak one właśnie wyglądają. Także co, mamy tutaj ażur, zobaczcie, w ten sposób wygląda. Tutaj mamy bagażowy. I tutaj jest kosz perłowy. Także na tym kończę tę dzisiejszą prezentację. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, aby być na bieżąco z wiklinowymi nowościami, ciekawostkami, bo będzie się tutaj działo. Dziękuję za uwagę. Jeśli podobał Ci się ten film, jeśli podobał Wam się ten film, koniecznie zostawcie kciuka w górę i dajcie znać, który kosz byłby idealny dla Ciebie.